Dzień dobry, witam was serdecznie. Wszedłem teraz do lasu. Idziemy sobie spokojnie za Reskiem. Jest godzina, nie wiem, 14. Po południu w każdym razie. Tak się przejść, idziemy. Mamy worek na śmieciuchy. Mamy ten koszyk. Mamy koszyk, mamy wszystko, jesteśmy uzbrojeni po uszy i będziemy teraz zbierać sobie grzybki. No oczywiście jak będą, bo wiecie, tysiące ludzi już przeszło, także ciężko może będzie o grzyba, ale jesteśmy dobrej myśli, także zobaczymy jak to będzie. Pójdziemy w parę miejsc, ale w szczególności pójdziemy na rydzę zobaczyć, na ślaczki i rydzę, czy są, czy nie ma. Tak po drodze, może coś znajdziemy, może nie, ale zobaczymy, może rydze jakieś będą i maślaczki. To mi, na tym mi najbardziej zależy, także zapraszam na spacer po lesie, was wszystkich. Dziękuję, że jesteście ze mną. No, to widzimy się przy jakimś grzybku, myślę, no nie? Zobaczymy, muszę przez te gęstwiny tutaj przejść. Teraz spotkałem grzybiarzy, tam sitarze, sitoki u nas, to maślaki takie, sitarze zbierają. Ja mówię im, to jest grzyb bez smaku, no nie, bez zapachu, bez smaku. Taki grzyb to jest, a mówi, do żuru to tam można wrzucić. No jasne, że można wkroić, bo to jest jadalny grzyb, tylko wolę skórki od chleba wrzucić do żuru, jak to, bo to jest bez smaku i bez zapachu, to jak mówię. I mówią, że nie ma nic, żadnych grzybków ani prawdziwków. Mówią, że wychodzą one, a teraz wychodzą akurat z lasu, bo ja, wiecie, w południu jestem. Nie ma nic po prostu. No to, a my idziemy w kierunku, idziemy tą drogą tutaj. Przejdziemy się, zobaczymy, czy tu coś nie rośnie. Jak nie rośnie, to idziemy w kierunku, tak jak mówiłem, pójdziemy sobie aleją gniewusów i tam wyjdziemy sobie na czerwone kozaczki i wyjdziemy sobie na rydzę i na maślaczki. Zobaczymy. No, podobno tam jest tak wychodzone, że po prostu zaorane. Ale trudno, śmieci nie ma. Bo wiecie, ja tu często chodzę, to śmieciuchów nie ma. To dobrze, idziemy dalej. Mówią, że grzybów nie ma. Gdzie tu jest obchodzone? Co tu jest w ogóle? Muszę to zobaczyć. Ale to nie jest to, co wam chciałem pokazać. Tu mam dwa maślaki żółte. Fajne. Ale zostań. Teraz wam pokażę, ale to nie jest prawdziwy. To jest raczej kozak czerwony. Patrzcie. Ładny, zdrowy. Ale zobaczcie, jaki duży. I tu już tyle ludzi przeszło. Zobaczcie, jak piękny. Dobra, do koszyka. Na razie jest pusty. No to mamy tutaj. Teraz sobie zobaczymy, co tu rośnie. Czy tu... Oj, co ja widzę? Czy wy to też widzicie? Widzicie to? Widzicie to? No to jest nienormalne. No jak? Już tyle ludzi tu przeszło. Takie grzyby wielkie mi tu zostawić. Zobaczcie. I to są dwa. Patrzcie. Jakie piękniusie. Coś wspaniałego. Ale zostań. Chcę go odpiąć. Idę na dół. Bo wiecie co? Na dole coś widziałem. Ale takie. No nie mogę się napatrzeć. Naprawdę. Musimy iść na dół. O, ale wiecie co? Jeszcze wam tu coś pokażę. O, zobaczcie, jaki piękny się zapałeczka. No i nie mówcie mi, że jak 1000 ludzi przejdzie i 1001 nie będzie zbierał grzybów. Będzie zbierał grzyby. Zobaczcie. Takie piękne.
Ale jeszcze tu wam pokażę. Tu jest piękniusi, taki maluśki. Tak? To jest niemożliwe. Nie? Ja już byłem, mówię, załamany, mówię, idę, dobra, pośpieram śmiechów. Dobra, niech sobie ludzie zbierają grzyby, zobacz, co tu się dzieje. No jak? No jak to jest możliwe, że ja idę jako 1001 człowiek w tym lesie i zbieram takie grzyby? No to jest niemożliwe, no. I jeszcze idę, wiecie gdzie idę? To już nie idę po te czerwone, tylko idę, wiecie gdzie? Idę po kaniuchy. Gdzieś widziałem kaniuchę. O, dobra, Ares zostaje u góry. Czeka na mnie. Zobaczcie, jaka ładna kaniucha. No, no, patrzcie. Ale zobaczcie, no. Zobaczcie, po kanie. Zobaczcie. Jakie piękne, czerwone. Zapałeczki. Ja muszę po tym obrobić. A przecież ja na rydze dzisiaj idę. No. Ale zobaczcie, co tu się dzieje. Naprawdę? Naprawdę? Naprawdę tu tyle ludzi przeszło? To jest ja po prostu nie wierzę w to, żeby tu tyle ludzi przeszło. Zaprawdzimy. No patrzcie, jaka bialutka. No, ja ją tu na bok gdzieś dam, bo wiecie, ona jest strasznie krucha. Patrzcie, uchyliłem rąbka tej. Zobaczcie, jakie piękne maluchy. Jeszcze tu poszukamy. O, kania jest. Dobra. Kaniucha. Teraz kaniuchę bierzemy. Może będzie też dobra. Zaraz zobaczymy. Patrzcie, jaka biała. No, zawiusieńka. Tak. Jeszcze zaobserwujemy, czy tu czegoś nie ma. No, patrzcie. No. To jest możliwe? Ja to nie wierzę w to. Ja po prostu w to nie wierzę. Ja nie wiem, ja jestem w szoku. No już zjedzony, patrzcie. Że ślimaka, tu jest taki malutki. Dobra. Ja nie wierzę, co tu się dzieje. Po prostu w to nie wierzę. Ares, ale ja ci kazałem tam. Ja ci kazałem tam siedzieć. Patrzcie, ja jeszcze tu muszę iść. Pod górę. Patrzcie. Nie wierzę w to. Dosłownie w to nie wierzę. Patrzcie. Wystarczyło 5 minut. Zobaczcie, ile mam w koszyku. To jeszcze się tu przyjrzymy, czy czegoś nie ma. Może coś minąłem, tak? Ja wiem, wy tam lepiej wiedzicie niż ja. Tu jeszcze widzę pod liściem cosik. O, patrzcie, jakie maluchy rosną. Tak, dobra. I wiecie co? No nie uwierzycie, zobaczcie, co tu się dzieje. Zobaczcie. Nie mogę zostawić tego grzyba, bo wiecie, przyjdą, zebiorą. No, taka jest prawda, no niestety. Ja wcześniej zostawiałem grzyby. Zawsze mi zebrali. Zawsze. Jeszcze tu. Z tej strony zobaczymy, tak? Czy tu coś jest, czy nie ma. No nie będę chodził po tych skarpach, to nie ma sensu. Ale tak sobie zerkniemy, tak? No nie, naprawdę. To jest niesamowite. Patrzcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Chyba nie pójdę na normalną drogę. Jak ja się cieszę, normalnie jak małe dziecko. Mówią, że nie ma grzybów, no. No jak nie ma grzybów, jak są? Prawdziwków nie ma, nic nie ma. Ślaki, sitaki.
A ja mam tu takie piękne kozaczki. No jak tu? Jak ja mam tu do góry iść? Po te rydze. Patrzcie, znowu jedę. Nie, ja nie idę. Ja chyba tu przejdę się i będę tutaj czaskał te grzyby. No tu jest za dużo tych grzybów. Tu gdzieś widziałem jeszcze no. Same czerwone. Ale jakie piękne te czerwone są. To jest coś wspaniałego. Jeszcze tu poszukamy, tak? Pochodzimy chwilkę i poszukamy. No to zobaczymy się przy następnym grzybku. Wiecie co? Ja nie dowierzam, patrzcie. Ile ja już tego mam tutaj. Zobaczcie. To jest nienormalne. A zeszłem tylko po kanie. I tak chodzę sobie tu i cały czas zbieram. Non stop. Wszystkiego wam nie filmuję, ale non stop zbieram. Mówię, że nie ma grzybów. Myślę, że to jest mistrzostwo świata dzisiaj. A ja uwielbiam czerwone kozaczki. Takie zapałeczki. To jest coś pięknego. Jeszcze sobie pochodzimy po tej skarpie. Może jeszcze coś nazbieram. Patrzcie, jest już tyle tego. Zobaczcie. To jest nienormalne. Dzisiaj śmieciuchów nie zbieram. Po prostu jestem tak zaangażowany w te grzybki, że to jest niemożliwe. Pozbieramy kiedy indziej. Nie stracą się, nikt mi nie weźmie. Lecimy dalej. A wiecie co? Mówią się, że to jest czerwony, a to jest prawdziwek. Nawet tu jest prawdziwek, patrzcie. Taki malutki. Ale jest. Nawet prawdziwek jest. No zobaczcie, co tu się dzieje. Czyli będziemy sobie jakiś ogromny chyba teraz, po tych deszczach. Bo jak taki mały prawdziwek jest. I tyle tych małych jest, czerwonych. Piękny jest. Piękny jesteś malutki. Idziemy dalej. Przyszliśmy tutaj, idziemy tam. I tam pójdziemy na bok. Ale musicie to zobaczyć, bo ja sam to nie wiem. Ja normalnie sam to nie wiem. Zobaczcie to. Zobaczcie to. O Boże. Ale to koszyk. Bo tam facet patrzy. Facet patrzy od góry. Co ja tu zbieram. Zobaczcie to. Zobaczcie to. I to zdrowy. Czy to jest jak moja głowa? To jest normalnie jak moja głowa. Taki wielki. Dobra, chowie. Bo on mnie prześladuje. Dobra, no żartuję. Niech sobie zbiera też. Okej, ja sobie nazbieram swoje. Idziemy dalej. Wyszłem z tego dołu. Wam powiem. Ciężko było. Ale wiecie co? Wam powiem. Tu facet szedł jakiś. Bo obserwował mnie z góry. Mnie obserwował. Co tam jest? Muszę wam coś pokazać, bo nie uwierzycie. Ale się zmęczyłem chodząc po tą górę, bo ślisko, wiecie. Musicie to zobaczyć. To jest normalnie mistrzostwo świata, no. Ja nic nie powiem na ten temat. Po prostu będę milczał. Patrzcie. Po południu. 1000 ludzi przeszło. Las mi daje. Po prostu mi daje. No. Gdzie bym nie poszedł, tam grzyby. Tu jest jeszcze taki malutki, ale już go zostawię. Niech sobie rośnie. Ja już mam ponad pół koszyka. Jezus. No nic, jak mi daje,
No to będę zbierał, no co? Wiecie co? Daje czy nie daje? Las mi za to czyszczenie, za to dbanie. Ekologię, to wszystko. No to pójdziemy na dół zobaczyć. Nie, nie idziemy. Po prostu zobaczymy, czy jeszcze jednego dużego nam da jakiegoś czerwonego. Tu poszukamy. Może nie. Bo już końcówka jest, już nie będę tam schodził, bo może tam bym nazbierał coś, ale wiecie co? No nie, no coś tam widzę. Przed chwilą tu nic nie było. To są jakieś żarty, czy co? Przecież oglądałem tu. Takiego dużego bym nie zauważył. Patrzcie. A dopiero mówiłem o dużym. Czy mi las da? Dopiero mówiłem, a przecież oglądałem tu. To nic nie było. Patrzcie. Jaki wielgaśny. Zobaczcie to. I zdrowy. Nie no. Nie no, to jest masakra. Wiecie co? Ja to potem obrobię. Ale wiecie co? Ja muszę tu zejść na chwilę. Gdzieś tam coś widzę. Jasne, że widzę. No ja bym nie chciał. Muszę tu zejść, no. To się nie dzieje. Dzisiaj jestem w krainie jakichś czarów albo... Ja nie wiem czego. No. No, kraina czarów, ewidentnie. Grzyb za grzybem. Na okrągło. O Jezus. Ale bym spadł teraz. Bo tu jest życie. Stromo dosyć. A ja muszę tego zerwać. To zobaczycie. Już jest ciężki koszyk. Uwierzcie mi, że jest ciężki. Widzicie? Mówiłem, duży grzyb. Mówię, jak mi da. To jest las. To jest za to, że tak sprzątam, dbam o niego. I o tam oglądałem w tym miejscu, nie było nic. Nagle odwracam się, jest piękny, duży kozak czerwony. Ja mówiłem o dużym kozaku. No nie wiem, to jakieś czary chyba muszą być. Jak Boga kocham. No idziemy tu jeszcze troszkę. Przejść. O Boże, miałem ten dzień jeść już. No idźcie. I znowu mnie tu zawrócili. Dobra, jeszcze kawałek. 10 metrów dosłownie i wychodzę na skarpę. Bo jestem zmany. Bo byście nie uwierzyli, no. Ale wytargałem teraz takiego prawdziwka. No nie wiem. Ten las mnie tu skierował po prostu, żeby tu na dół. Od tego dużego się zaczęło, do mniejszego, mniejszego, żeby tego prawdziwka zerwać. Cieszę się z tego bardzo, powiem wam tak. Arys, chodź tu do mnie. Chodź. Chyba na tym tu skończę i pójdę na te rydze zobaczyć. Nie wiem, czy już tam iść, bo po prostu już jestem zmęczony po tej skarpie chodzić. No ale przejdziemy się jeszcze kawałek. No zobaczymy. Tutaj jeszcze się przejdziemy, zobaczymy, czy tu nie ma jakichś grzybków. A jutro najwyżej dokończymy inne skarpy. Ares. Po prostu... Nie wiem, co powiedzieć. No. Wyszłem już tam. Nie ma sensu iść. Innym razem pójdę. Ja jestem po prostu w szoku. Mówiłem o dużym czerwonym, że to jest magia lasu. Ja bym mi teraz pokazała. No i mi pokazał. A patrzyłem w te miejsce, czy tam czegoś nie ma. I po prostu był ten czerwony. Stał. To jest nie wiem. Nie wiem, jak to określić, ale jestem w ogromnym szoku, że tak się stało. I widzicie, jak doprowadziło mnie to do tego prawdziwka, co tam było. Jeszcze tam parę było innych później czerwonych kozaczków. Teraz znalazłem takie ogniewózka. Po prostu ja mam tutaj ponad pół kosza tych grzybków. Ja się cieszę z tego bardzo, ale po prostu jestem pod takim wrażeniem, że mówię, to się nie dzieje naprawdę. Ale jestem szczęśliwy. Tak pisaliście mi w komentarzach, że przyroda, natura oddaje las, oddaje dobro, co człowiek dał z siebie. To myślę, że to teraz mi się to sprawdziło. No bo co las może oddać? Wiadomo, grzybki, to co tam człowiek zbiera po prostu. To jest jakaś taka dla mnie dziwna rzecz, to była teraz naprawdę.
No fajnie się dzieje, naprawdę. To jest rewelacja, to co mam tu w tym koszyku. To już nie chodzi, nawet o te grzyby nie chodzi. Ale jakoś dziwnie się czuję, no jakoś taki. Jestem szczęśliwy, no i to jest najważniejsze. Ale jednak to co pisaliście, to jednak coś się sprawdza. Patrzcie, stanąłem tu na chwilę i teraz zauważyłem, że coś tu jest. A tu jest co? Ceglaste opory, borowiczek. Tak, no trochę objedzony. Taki widoczek, ale może być. Zaraz go skroimy. Tam zobaczymy, co tam jest. A co to jest? Czy to jest maślaczek? Nie, to jest jakiś gołąbek. Nie będziemy brać. Tego ceglastoporego nawet nie widziałem. Teraz się odwróciłem. Rozmawiałem z wami i po prostu dzisiaj się jakieś czary się dzieją dzisiaj w tym lesie, naprawdę. Ja tylko tu kawałek przejdę. Idę z powrotem do domu, bo to jest niemożliwe, co tu dzisiaj dzieje. To się od... Patrzcie, zobaczcie. Parę kroków zrobiłem. Znowu krzyk. Prawdziwy, tak? Tak, borowik. Ceglastopory. Piękny. A już naprawdę tu... Uwierzcie mi. Tędy przeszło mnóstwo ludzi. Mnóstwo. Ale patrzcie, co tu się dzieje. A tu znowu. No, widzicie, no sami, no. Ja nie muszę wam mówić, czy uwierzycie, czy nie uwierzycie. Po prostu zobaczcie. Mnóstwo ludzi tędy przeszło. Ja jestem w szoku. Piękny. Ten trochę objedzony przez ślimaka, ale to nie nic. Weźmiemy tylko główkę. O Boże. Jeszcze tu coś jest. Czy już nie ma nic? Zaraz sprawdzimy. Tak sobie tylko. Ja już jestem zmęczony po tych skarpach chodzić. Koszyk mam ciężki. No nie, no patrzcie, patrz. Wchodzę na drugą stronę, zobaczcie. Idę na drugą stronę. Zobaczcie, jakie piękniusie. Zobaczcie. Ceglastopory. Nie wiem, czy mi wierzycie, czy nie. Ale to, jak pisaliście, to jednak coś w tym jest. I podkrzypek od razu. Do tego. Naprawdę. Nic, przejdziemy się za reskiem. No widzicie, i tak chodzę, i co parę metrów jakiś grzyb się trafia. A zobaczcie, ile tu tych niejadalnych. Dobra, to ja wyłączam się. Poszukamy jeszcze trochę. Takie kółko sobie zrobimy po prostu. I idziemy do domu, bo koszyk jest coraz cięższy. Patrzę, czy nie ma jakiegoś prawdziwego. Patrzcie, jakie tu grzyby rosną. Wielkie. No oczywiście niejadalne. Chyba, że jadalne, no nie wiem. Na tych akurat się nie znam. A na tych, jak się nie znam, na jakich grzybkach, to wolę nie zbierać. Wiecie. Życie jest jedno, nie żyjemy w Matrixie. Dobra. To ja się wyłączam. To ja się włączam. Nie wiem, czy będzie długi film dzisiaj, ale to jest. Ja jestem po prostu w szoku. Dobra, idziemy dalej. Zaraz będziemy kończyć. I to po południu jest. Już jest gdzieś. Już jest 16 chyba, bo sprawdzałem. 16:30. Wiecie co? To wam muszę wam to pokazać. Nie uwierzycie. Zobaczcie to. No jak malowany, jakby w Atlasie był po prostu taki prawdziwy. Zobaczcie, jak on wygląda. No coś pięknego. Dobra, idziemy, wiecie co, jeszcze. Jestem już zmęczony, bo wiecie, do południa jest praca, taka budowlana przy domu, ciężka. Nie powiem, bo czasami jest taka ciężka praca, ale trudno, trzeba ją zrobić.
I teraz jak idę, po prostu daję duch do koszyka. Odprężyć się do lasu, po prostu wypocząć, no, pozbierać śmieciuchy jakieś czy coś. Ale teraz nie zbieram. Mam co prawda ten... O, tu jest jeszcze coś, widzę. Podgrzybek. Worek, ale dzisiaj nie zbieram. Po prostu mam za dużo, a już jestem tak zmęczony, że... Co to jest? Że mi starczy. O, pochodzimy jeszcze. Idziemy za prawdziwkami jeszcze zobaczyć, tak? Dobra. Jeszcze tu pójdziemy. Prawdziwki może jakieś wpadną. A jak nie, no to trudno. Już po prostu mam taki ciężki kosz, że... O Jezus. Tych podgrzybków wam nie nagrywałem, ale wiecie co? Muszę wam to nagrać. Musicie to zobaczyć. Chyba już widzicie, co? Zobaczcie. Taki pink. Ten to jest najpiękniejszy na świecie. Jak Boga kocha. Patrzcie, jaki piękny. Zdrowiusieńki. Szkoda, że jeden, no ale jest coś wspaniałego. A spotkałem po drodze chyba 4 czy 5 grzybiarzy. Mieli tam w wiaderku podgrzybki. Nie za dużo, ale mieli. Piękne. Do koszyka. Idziemy dalej pochodzić jeszcze. Za prawusami, tak jak mówiłem. To chyba będą ostatnie grzyby. No już będę wychodził z lasu. A to są podgrzybki. Ten. I ten. Taki ładniusi. Boże. No puszczaj, puszczaj. A tu jest jeszcze jeden malutki taki. Takie piękniusie, malusie, piękniusie. W takim lesie jestem dziwnym. Ale tu fajne prawdziwki rosną, ale nie ma. Ja mam zdeptane grzyby, to nienawidzę jak ludzie deptają po grzybach i kopią. Po prostu to jest masakra. No ale cóż, tak to już musi być widocznie. Idziemy dalej, będziemy się żegnać za niedługo. No dobra, też będę wychodził z lasu, bo jestem pieszo dzisiaj. Tak na spacerek, ale powiem wam, zmęczony jestem troszkę. Trochę pospacerowałem jakieś, może z 1,5 godziny. Powiem wam, mam takie piękne, cudowne grzyby. Już tego nie będę pokazywał, nie wiem jak, bo widzieliście na filmie. Ale jest tego mnóstwo. Mnóstwo, ten prawdziwy zrobił furorę. Jest tych czerwonych prawdziwków, jest czerwonych, ale ja tu coś widzę, patrzcie, nawet teraz stanąłem i jest podgrzyb. W każdym razie ja już będę uciekał. Tu mamy jakieś 20-30 metrów, żeby wyjść z lasu i takim pięknym widokiem będę was żegnał. To trzymajcie się. Patrzcie, jestem pokrusieńki. Trzymajcie się. Dzisiaj magiczny las po prostu był. Szaleństwo. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, jak się wam podobało. Ja jestem dzisiaj szczególnie jakiś zadowolony i jakiś taki dziwnie się czuję, że po prostu nie wiem, no, jakiś zaczarowany las dzisiaj. To trzymajcie się. Pa, pa, do następnego.